Ewa Piotrowska-Sergiel. Witam i zapraszam na kolejne wydanie InfoMagnes w dzisiejszym programie. Sesja Rady Powiatu. Nowe inwestycje rodzimego operatora Ferromedia. Będzie nowa świetlica w Klimkach. Konkurs recytatorski przedszkolaków. Spotkanie w Domu Moria. Spotkanie z Olgą Rudnicką. Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Sukces Szachpolu. Za nami 19. sesja Rady Powiatu. Podczas obrad najwięcej emocji wzbudził temat inwestycji drogowych w powiecie. Tematem październikowej sesji Rady Powiatu, który podgrzewał atmosferę, była informacja dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie o stanie dróg w powiecie łukowskim i planowanych inwestycjach drogowych. Stan drogi krajowej nr 63 przecinającej nasz powiat w ogólnym rozrachunku nie wygląda najlepiej. Wiele odcinków tej trasy wyszczególnionych podczas sprawozdania nadaje się do całkowitego remontu oraz domaga się zbudowania chodnika. Dyskusja radnych i zaproszonych gości była bardzo burzliwa. Niektórzy próbowali przekonać, że to drogi w ich gminach wymagają najwięcej uwagi. Nasi mieszkańcy do urzędu gminy, do kościoła, do lekarza, chodząc piechotą z Gostchorzy, czytam podam tylko przykład, chodzą jezdą. Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu łukowskiego, interesująca głównie mieszkańców terenów gminnych, przeszłaby bez uwagi, gdyby nie interwencja radnego Świętochowskiego, który zasugerował, że całkowita nieobecność przedstawicieli instytucji rolnych na sesji jest zniewagą dla łukowskiej Rady Powiatu. Wskazał również na nonsensy w treści dokumentów dotyczących omawianego tematu. W efekcie radni wdali się w niemerytoryczne potyczki słowne. Miłym akcentem podczas październikowej sesji powiatowej było wystąpienie dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej Macieja Cybulskiego. Poinformował radę o akcji mającej na celu uzyskanie funduszy na zakup pamiątek po nobliście. Muzeum wydało limitowaną kolekcję złotych i srebrnych monet, które już teraz można nabyć w Woli Okrzejskiej. Więcej informacji na temat minionej sesji powiatowej podamy w osobnym programie. Operator telekomunikacyjny Ferromedia ciągle podnosi jakość i możliwości świadczenia swoich usług. W tym tygodniu mieszkańcy Łukowa mogli zaobserwować specjalistyczne prace prowadzone na głównych ulicach miasta. Rodzimy operator telekomunikacyjny Ferromedia dokłada światłowody o czterokrotnie większej pojemności włókien na kilku strategicznych odcinkach w Łukowie. Prace dotyczą odcinków kanalizacji teletechnicznej. Cały odcinek jest przeznaczony do połączenia ulicy Ławeckiej, nowej serwerowni, która tam została wybudowana, z nowym oltem na ulicy Warszawskiej 14. Jest to jednolity światłowód o pojemności 96 J. Ma to za zadanie umożliwienie jak najlepszej możliwości przesyłu sygnału, dlatego jest w jednym kawałku nie cięty, aby były zminimalizować straty sygnału. Ponad dwukilometrowy odcinek łączy nową serwerownię na ulicy Ławeckiej z punktem rozgałęźnym na ulicy Warszawskiej. Zapewni to nieprzerwaną transmisję usług dla abonentów oraz kontrahentów. Wspomniany światłowód charakteryzuje się dużą giętkością i odpornością na przyciąganie. Wzmacniany jest włóknami szklanymi, posiada własności optyczne, fizyczne i mechaniczne pozwalające na zastosowanie go w systemach kanalizacji teletechnicznej. Jego wnętrze wypełnione jest żelem hydrofobowym dla ochrony włókien przed przenikaniem wilgoci. Specjaliści do spraw dokumentacji technicznej wcześniej przygotowują projekt, który stanowi bazę i umożliwia sprawne i prawidłowe organizowanie pracy. Następnie profesjonalnie wyszkolone i doświadczone ekipy rozpoczynają pracę w terenie. Jest dość ciężko, ale ekipa jest zgrana, więc walczymy z tym całym, że tak powiem, z wszystkimi problemami, które nam się tutaj trafiają po drodze, ale dajemy radę. A ekipa jest 8-osobowa plus jedna osoba jest taka po prostu, która, no, że tak powiem, wspiera nas. Bo wiadomo, dużo jest tego wszystkiego, no, całość ciągniemy 2,5 km światłowodu, więc jest to duży odcinek, jest to, no, dość wymagające siły, żeby to wszystko wykonać, więc no musi nas być spora ekipa. Prace niewątpliwie przyczyniają się do rozwoju sieci telekomunikacyjnej, co jest korzystne dla mieszkańców oraz instytucji, które korzystają z innowacyjnych usług miejscowego operatora, którego kapitał pochodzi w 100% z naszego kraju. Dzięki inwestycji zwiększona przepustowość sieci światłowodowej z kilku serwerowni umożliwi świadczenie usług na całą Polskę. Więcej informacji o inwestycji i o pracach geodezyjno-biurowych podamy w oddzielnym materiale filmowym. Już za kilka tygodni odbędzie się otwarcie nowej biblioteki w Dąbiu. Klimki nie zamierzają być gorsze. Ogłoszono przetarg na budowę świetlicy.
Tak wygląda powoli powstający nowy budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu. Jeszcze niedawno w tym miejscu znajdowała się stara strażnica z drewnianą wieżą i garaże Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu udało się zrealizować plany wójta gminy Mariusza Osiaka i rozpocząć budowę Centrum Oświatowo-Kulturalnego Wsi, które pomieści liczny zbiór książek, sprzęt strażacki i będzie pełnić funkcję wiejskiej świetlicy z salą multimedialną, salą widowiskowo-wystawienniczą, zapleczem biurowo-magazynowym, sanitarnym i technicznym oraz umożliwi urozmaicenie oferty biblioteki o dodatkowe interesujące zajęcia warsztatowe. Budynek będzie zajmował powierzchnię 330 m2. Inwestycja musi zakończyć się przed upływem listopada, a ostateczne oddanie budynku do użytku mieszkańców Dąbia nastąpi prawdopodobnie w styczniu. Podobna inwestycja powstanie również w Klimkach między Gręzówką i Dąbiem. Samorząd ogłosił przetarg, szuka wykonawcy robót, które zostaną sfinansowane wyłącznie z budżetu gminy. Zwycięska firma postawi w tym miejscu budynek o długości prawie 19 i szerokości około 14 metrów z salą zebrań dla 50 osób, sanitariatami, przyłączami i zbiornikiem na ścieki. Aktualnie bardzo brakuje we wsi obiektu, w którym mieszkańcy mogliby się zbierać. Nie jest tajemnicą, że sołtys Klimek wszystkich petentów przyjmuje we własnym domu i tamże organizuje nawet większe zebrania urzędowe. Nowa świetlica w stanie surowym zamkniętym ma być gotowa do końca tego roku. Moje małe wierszobranie. Pod takim hasłem odbył się powiatowy turniej recytatorski dla przedszkolaków. Przedszkolaki z całego powiatu łukowskiego we wtorek i w środę 11 i 12 października gościły w Łukowskim Ośrodku Kultury. Miało to związek z turniejem recytatorskim Moje Małe Wierszobranie, który odbył się już po raz 16. Na scenie pokazali się reprezentanci z okolicznych przedszkoli. Każda placówka mogła wystawić maksymalnie troje dzieci. Wieś rozeszła się poleć. Że nadchodzi chłona, jeździ, osad sęszła się ochip. Zimna można to stawić. Losę pada pewna foka, traktowała świat wysoka i mówiła se kotaniem, glut to dobre wychowanie. Zaprosiła las w gości, by nauczyć ich trudności. Trakcie zaraz wszystkim uprzejmie przedstawił. Poprosiłby ptaki, nie nic zły plonu. Jak podkreślają organizatorzy, celem turnieju jest budzenie talentu dziecka, kreowanie u niego własnego świata oraz świata przyrody poprzez polską poezję. Występom ponad setki przedszkolaków towarzyszyły skrajne emocje. Może wśród niektórych obudziła się dusza artysty? Ruszył cykl Kateches dla dorosłych w Domu Moria w Łukowie. Podczas pierwszego spotkania poruszono temat ojcostwa. Dom Moria, ruchu Światło-Życie diecezji siedleckiej przy Alei Kościuszki 21b w Łukowie, nie jest typowym miejscem spotkań. Przychodzą tutaj ludzie poszukujący duchowego rozwoju. W niedzielę 9 października rozpoczął się nowy cykl spotkań. Charakter tych spotkań jest, można powiedzieć, formacyjny. Myślę, każdy z nas, dorosłych, gdzieś też poszukuje od takiej duchowej strony, takiego czasu wzrostu, dojrzewania, modlitwy, podzielenia się z osobami, które przeżywają wiarę swoim doświadczeniem, wiarę też wzajemnego takiego umocnienia, a nawet takiego zwykłego pobycia po prostu z drugim człowiekiem przy herbacie, kawie czy przy ciasteczku. W pierwszej części spotkania odbywa się modlitwa i konferencja. Jest to rodzaj katechezy dla dorosłych. Potem musi być przerwa, bo ta duchowa strawa jednak to wymaga też takiego przetrawienia i spotykamy się wtedy przy stole na rozmowie, na kawie, herbacie, ciasteczku, a potem jest takie zebranie tego i każdy gdzieś o tych duchowych przeżyciach z modlitwy, z konferencji dzieli się tym doświadczeniem, którego jakoś tak dotknęło. Organizatorzy spotkań i uczestnicy serdecznie zapraszają. Nie jest jeszcze polską Agatą Christie, ale już dzisiaj niektórzy porównują ją do najbardziej znanych polskich pisarek kryminałów. W Bibliotece Miejskiej w Łukowie odbyło się spotkanie z Olgą Rudnicką. Olga Rudnicka jest młodą pisarką, ale na swoim koncie ma już kilkanaście książek. W środę 12 października w dyskusyjnym klubie książki działającym w Bibliotece Miejskiej w Łukowie spotkali się miłośnicy literatury, aby wziąć udział w dyskusji z autorką kryminałów, o której już dzisiaj mówi się, że jest następczynią Joanny Chmielewskiej.
Olga Rudnicka opowiedziała o swojej twórczości literackiej. Są to powieści z wątkiem kryminalnym. Gdzieś tam więcej chyba nawet przeplata się tego humoru niż tego kryminału. Inspiracja jest wszędzie dookoła. Tak naprawdę uwielbiam ludzi, uwielbiam ich obserwować, słuchać. Piszę to, co mi serce podpowiada i moja wyobraźnia i ta inspiracja przede wszystkim, prawda? Pisarzy jest ulubionych całe grono, tak? Począwszy od Kasi Puzyńskiej, którą po prostu pokochałam. Oczywiście jestem wierna pani Kasi Bondzie, tak? Jakby inaczej. Olga Rudnicka przyznaje, że miała dużo szczęścia i żartuje, że przy wydaniu pierwszej książki najbardziej pomogła jej nieświadomość. Wysyłając pierwszą książkę do wydawnictwa, nie zdawałam sobie sprawy po pierwsze z powagi sytuacji, a po drugie z całej tej otoczki literackiej. Wysyłając książkę do wydawnictwa, żyłam w takim poczuciu, przekonaniu, że jeżeli ktoś tą książkę wyda, to ona ukaże się w księgarniach, a ja sobie dalej będę siedziała w tym fioletowym pokoiku i pisała. Kiedy do mnie dotarło, że gdzieś tam zaczęły się nawet jakieś właśnie wywiady, a nawet sesje zdjęciowe, żeby to wszystko udźwignąć, że tak powiem, musiałam przejść niesamowitą metamorfozę własnej osoby. Tę metamorfozę można dostrzec również w stylu pisarskim młodej autorki, ale o tym najlepiej jest przekonać się osobiście, sięgając po literaturę, która być może w przyszłości stanie się wzorem dla następnych pokoleń mistrzów pióra. Spotkanie z Olgą Rudnicką było finansowane ze środków Instytutu Książki. 14 października obchodzimy rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. W gościnnych progach kina Renesans w Rykach odbyły się w tym tygodniu powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. To szczególny czas podsumowań i podziękowań dla nauczycieli za włożony trud pracy na niwie nauczania młodego pokolenia Polaków. W czasie uroczystości starosta wręczył 5 nagród pieniężnych za całokształt pracy. Jakie wymagania musi spełnić nauczyciel, aby otrzymać takie wyróżnienie? Mamy regulamin, który tak dość precyzyjnie określa, jakie warunki trzeba spełnić, żeby tę nagrodę otrzymać. No wiadoma sprawa, że to są rzeczy ponad. Robię coś ponad z uczniem, mam akurat jakieś osiągnięcia. Te osiągnięcia są w jakiś sposób mierzalne, ponieważ o nich się mówi na poziomie powiatu, województwa, a nawet jak tutaj dla jednej pani to były występy liceum z przedstawieniem, które zawędrowało do Gdańska na forum centralne. Tego dnia nagrodzono też instytucje i osoby indywidualne za rozwój twórczości artystycznej na terenie powiatu. To czas podsumowań, ale wobec zapowiadanej reformy edukacji to też gorący okres przygotowań dla organów samorządowych. Co do reformy to się nie wypowiadał, ponieważ z niej skorzysta powiat akurat podobno najwięcej. Dlatego czekam na to najwięcej, ponieważ kiedyś nam jeden rocznik ubył, bo on wrócił do samorządów gminnych, natomiast teraz ma wrócić do nas. Zakładamy, że wróci w dużej ilości, w związku z tym dłuższy okres przebywania ucznia zarówno w liceum, jak i w technikum powinien być dla nas pożyteczny, bo przede wszystkim rozłoży właściwie przygotowanie do matury tego ucznia. Uroczystością powiatowym towarzyszył występ artystyczny Piotra Sulimy, a całość została zakończona słodkim poczęstunkiem. Tego dnia odwiedziliśmy również zespół szkół nr 1 imienia Henryka Sienkiewicza w Łukowie, gdzie odbyły się uroczystości, w tym roku wyjątkowe. Dzień Edukacji Narodowej uświetnili nie tylko licznie zgromadzeni oficjele, przedstawiciele władz miasta i powiatu, kultury oraz duchowieństwa. W piątek 14 października uroczyście odsłonięto kamień pomnik z tablicą upamiętniającą patrona szkoły, a także dokonano symbolicznego zasadzenia dębu Sienkiewicza. Aby uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie uznani za członków społeczności szkolnej, odbyło się ślubowanie. Nie zabrakło również części artystycznej. Aż 10 medali szachistów z Łukowa. Szachpol zdeklasował rywali podczas Mistrzostw Województwa Lubelskiego Juniorów w szachach klasycznych. Zawodnicy z Łukowa okazali się niegościnni i zdobyli prawie 1/3 medali, które zostały rozdane podczas mistrzostw. 63 młodych szachistów rywalizowało podczas 3-dniowych zawodów, które odbyły się w Łukowie. Organizacja takiej imprezy to spore wyróżnienie dla społeczności sportowej nie tylko z miasta Łuków. Handicap wynikający z przygotowania imprezy u siebie podkreślał prezes Lubelskiego Związku Szachowego Piotr Piwowarczyk, który był także sędzią głównym mistrzostw. Organizując imprezę u siebie i ściągając do Łukowa wielu lub do okolic, w okolicy Łukowa wielu dobrych graczy, tańszym kosztem
czy to czasu własnego, czy opiekunów, czy opuszczaniem szkoły, można osiągnąć cel taki, jaki realizowany jest w dużych ośrodkach miejskich. Patronat nad mistrzostwami objął marszałek województwa. Za szachpolem uplasował się na drugim miejscu Mucz Gambit z Międzyrzeca Podlaskiego z 8 medalami. Trzecie miejsce przypadło klubowi Lux Lubartów, którego zawodnicy zdobyli 4 medale. Doskonały wynik graczy szachpolu cieszy prezesa Stowarzyszenia Szachistów Szachpol w Łukowie. Wielkie zaskoczenie, ponieważ ja osobiście liczyłem na 5 medali po cichu. 200% normy. 200% normy. Ja akurat tak się trafiło, że tych dwóch zawodników zdobyło 2 medale i to akurat 2 srebrne. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień. Premierowe wydanie Infomagnes w piątek o godzinie 16:00.